Halo, widać mnie? Słychać? Na wstępie powiem tylko, że nie staję w obronie Gimpera. Nie wiem, co to jest Gimper, oprócz tego, że prowadził konferencję w MMA i że jego laska miażdżyła arbuzami, udami, arbuzy. Nagrywam to tylko po to, żeby pokazać, jak może różnić się optyka na tą samą sytuację, jak te same słowa mogą zostać różnie odebrane przez różnych ludzi. I pomijam już fakt zidiotciałego motłochu, który interesuje się i emocjonuje życiem erotycznym obcych ludzi. Ale do rzeczy. Niestety obejrzałem ten podcast Gimpera i Rewo. Oczywiście nie cały, bo aż tak pojebany nie jestem. Chodzi mi o segment o tych otwartych relacjach. I jako osoba, rzekłbym, doświadczona w tej sferze, ponieważ większość moich relacji była otwarta, a nawet przez kilka miesięcy byłem w trójkącie z dwoma kobietami, praktycznie żyjąc pod jednym dachem we troje, słuchając go, wcale nie wyciągnąłem wniosków tak daleko idących jak większość opinii publicznej w internecie, zwłaszcza nie tutaj będę ksywami rzucał, kto tak strasznie przeżywa i o Jezu, jak on tak mógł powiedzieć. Wcale nie zrozumiałem tego tak, że jeżeli żona w domu użera się z dziećmi i nie ma siły na sexing z mężem, to mąż musi iść sobie na kurwy i to spoko, albo i wtedy to będzie oznaczało, że on, nie wiem, nie zajmuje się rodziną i tak dalej. Nie wiem, może to były jego jakieś skróty myślowe, może jakoś niefortunnie dobrał słowa, mimo to ja w ogóle nie zrozumiałem tego tak jak większość ludzi. Jak ja to zrozumiałem, dowiecie się w następnym odcinku. Nie, no dobra. Jak ja to zrozumiałem? No właśnie, jak ja to zrozumiałem? Moim zdaniem chodziło mniej więcej o to, że w relacji, w małżeństwie, w związku, pod wpływem różnych czynników, jedna strona lub obie strony dochodzą do etapu w życiu, kiedy na przykład nie radzą sobie z napięciem seksualnym, które może doprowadzić do frustracji. I tak, frustracja i napięcie seksualne może negatywnie wpłynąć na całość relacji, na pogorszenie się tej relacji i często też doprowadza na przykład właśnie do zdrady. I to, że, no trochę był głupi przykład, ale tak to rozumiem, to, że jeżeli kobieta siedzi w domu, zajmuje się dziećmi i facet sobie pójdzie na przykład kukuryny, to nie znaczy, że jest wyrodnym mężem i wyrodnym ojcem. To znaczy tylko tyle, że żona jest świadoma potrzeb męża i akceptuje sposób, w jaki on chce je zaspokoić. Nie musi tego robić. Potrzeba nie ma płci. Równie dobrze z czymś takim może wyskoczyć kobieta. Tak samo jak facet. Po prostu chodzi o to, że jeżeli dochodzimy w swoim życiu do takiego etapu, że nie możemy w związku z jakiegoś powodu spełnić swoich oczekiwań seksualnych, zaspokoić swojego popędu i przez to wpadamy w frustrację i nie bardzo wiemy, jak to rozwiązać, albo po prostu mamy nagle większe potrzeby seksualne, no to jeżeli druga strona jest w stanie to zaakceptować, to po prostu zaspokajajmy sobie te potrzeby. Bo po pierwsze w ogóle zaglądanie komuś do wyra jest turbo chujowe. Ale moim zdaniem to nie ma znaczenia, gdzie wkładasz swojego siurka albo komu pokazujesz cycki, jeżeli po drodze nikt przez to nie płacze. Więc gadanie, robienie teraz afery z tego, że no, jak on może powiedzieć, że facet powinien iść na prostytutki, a baba to tylko w domu siedzi z dzieciakami? Ja jestem pierdolnięty, więc ja może to wszystko źle zrozumiałem. Dla mnie po prostu był taki skrót myślowy, że napięcie seksualne może doprowadzać do frustracji, a frustracja w związku nie jest czymś, to nie jest pozytywna emocja. Mogą się pojawiać właśnie, nie wiem, częstsze awantury, kłótnie i tak dalej. I spoko, można sobie porozmawiać o tym. To nie znaczy, że okej, jestem sfrustrowany, nie wiem, moja żona mi nie daje, bo zajmuje się dziećmi po porodzie czy coś tam, albo na odwrót, po ślubie mój mąż mnie zaniedbuje, ja potrzebuję brazylijskich gigaczadów. No, to nie na tym polega.
Po prostu, jeżeli rozumiemy swoją seksualność i swoje potrzeby w związku i obie strony są w stanie zaakceptować to, to nie jest nic złego. I to, że w tym przykładzie, jaki podał Gimper, że mąż pójdzie sobie poużywać kukuryn w momencie, kiedy żona siedzi z dziećmi, to po powrocie nie będzie, to nie oznacza tego, że kiedy on wróci, będzie lepszym ojcem, ale też nie oznacza tego, że skoro tam poszedł, to jest wyrodnym ojcem. Oznacza to tylko tyle, że za zgodą i akceptacją i wiedzą swojej partnerki rozładował swoje zwierzęce instynkty, popędy, napięcie seksualne. I o ile ona o tym wie i się zgadza, o tyle to nie jest, kurwa, niczyja sprawa. I chyba tyle. Taki krótki komentarz. Może to źle zrozumiałem, może powinienem obejrzeć całą tą rozmowę. Po prostu obejrzałem kilka commentary kanałów, bo mi wyskakuje cały czas to na główny, jak to strasznie przeżywają. I mówię, dobra, sobie odpalę ten podcast, może naprawdę gość dopierdolił jakimś cringe'em, ale przesłuchałem ten segment i ja osobiście, nie wiem, no mnie tam nic nie oburzyło. Sam często używam kontrowersyjnych skrótów myślowych, czasami nie powiem na przykład kobieta, dama, ale na przykład dupa. I później, Boże, jak on nie szanuje kobiet, on mówi o swojej dziewczynie, ta dupa. No tak, no jestem mizoginem, trudno, ale serio. Rozdmuchujecie coś, albo nawet nie rozdmuchujecie, tworzycie problem, którego nie ma, a tak naprawdę gdyby był to... Co was obchodzi, kurwa, zdanie jakiegoś farbowanego Gimpera? W sensie, chyba farbowany. To czy on jest tak... Nie wiem, nieważne. Konkluzja i moje zdanie jest takie, że nie powiedział nic super kontrowersyjnego, ani nic, co nie byłoby prawdą. Trzeba swoje potrzeby w związku zaspokajać. Jeżeli jedynym wyjściem do tego jest spotkanie się z innym człowiekiem w celu kopulacji, to o ile druga strona nie ma nic przeciwko, to wam tak naprawdę chuj do tego. Dziękuję, pozdrawiam. Chciałem powiedzieć więcej i mądrzej, ale totalnie mam to w chuju, więc taki szybki filmik, taka moja kontropinia. Bo jak widzę, jak niektórzy przeżywają i próbują zrobić teraz z tego wielką dramę, to mnie chuj szczela. A teraz wracam do... 4 pory roku? To może być wasza reklama. Dzwońcie.